Hej ludzie, witajcie z powrotem! Zagrajmy wy Harry Potter i Zakon Feniksa. Musimy odwrócić tutaj tablicę. Depulso! Pomoże nam przed tym zaklęcie Depulso. Mieliśmy tutaj przeczytać sobie coś na tablicy, nasze nowe lekcje i tak dalej, ale ja już to zrobiłem niestety. Nie nagrało mi się to przed chwilą. I Hermiona wtedy powiedziała, że musimy iść Neville'a, poinformować Neville'a o tym, że zaraz mamy obronę przed czarną magią, bo Neville jest debilem i oczywiście o tym nie wie. Jak bardzo miło traktują swoich przyjaciół, to ja sam nie wiem, ale... O, znowu ona. Odwiedzić mnie znowu. Dobrze, Harry? Gdzie? Jak? Odwiedzić ciebie? Gdzie? Okej. Tutaj jęcząca Marta nas przed chwilą też zaczepiła i mówiła, że tutaj w tym pokoju jest... Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. No to fajnie, że masz fiolkę. Przyznałeś się. Ojej, mój Boże. No właśnie, tutaj to jest pokój nagród. Ojej, znowu ty. Czekałam na ciebie. No niestety. Znalazłeś różne ciekawe rzeczy, prawda? Nie. Nikt nie jest tak szybki jak ty. Mam nadzieję, nikt nie jest tak szybki jak ty. Gromadzisz kolekcję, która wypełni ten pokój. Nikomu o nim nie powiem. To będzie nasza tajemnica. Jakby nikt o nim nie wiedział, wiesz? Sporo tu ciekawych rzeczy. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. No właśnie, jakie przy odblokowywaniu, przy odnajdywaniu punktów i sekretów, tutaj będą się odblokowywały różne rzeczy. Na przykład tutaj, nagrody do zobaczenia, do obejrzenia sobie. Zobaczmy, co mamy. No widzicie, takie filmiki i tak dalej. Może zobaczymy to sobie pod koniec, jeżeli uda mi się coś zdobyć. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze będziemy mieli. Będzie tego w każdym razie sporo. Jęcząca Marta będzie tutaj opowiedziała nam o tym pokoju i pewnie będzie się co jakiś czas pojawiać w tym pokoju. Ojej. Coś, co przegapiliście przed chwilą, to taka fajna była rozmowa między Hermioną i tym obrazem i jęczącą Martą. Hermiona zagroziła temu obrazowi, bo ten obraz, który jest przed tym wejściem, nie chciał nas puścić. Powiedziała do niego, że jeżeli nie wpuści nas, to zawołają jęczącą Martę i będzie go do końca życia. Albo jeżeli ich nie wpuści, będzie ją tak długo, będzie ich tak długo wkurzała jęcząca Marta, aż ich wpuści. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy to zdanie miało teraz sens. Ale jęcząca mi Barta była wkurzała, dopóki by nie wpuścił nas. Dlatego wpuścił nas. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. Ba, ty pedofilu, przestań mówić o swojej fiolce, ty idioto. A propos pedofilstwa, wiedzieliście, że jęcząca Marta była grana w filmie przez jakąś 40-letnią aktorkę? 12-letni dzieciak był grany przez 40-letnią aktorkę. A wiecie, co jęcząca Marta robiła w czwartej części w łazience prefektów z Harrym? Mój Boże, nie mogli znaleźć młodszej aktorki, jak to zrobili przy Harrym i tak dalej. Poszukajmy Neville'a, gdzie on jest w ogóle? O, kurde, jakie te brudne stopy, nie można sobie myć po prostu butu przed wejściem. Po co są wycieraczki, ja nie mogę. Później Fitch będzie miał za dużo roboty i wszędzie tylko te pieprzone ucznie, te ci pieprzoni ucznie, którzy nie wiedzą, jak się zachowywać i nie mogą butów wytrzeć. Oje, nie mogę. Potter zawsze się tak zachowuje. Jak, idę na lekcję? Co? Co? No, nie widzę nic. No co? No co? No, spadaj. Widzieliście, jak ucieka? Fajnie, uciekaj, idiotko. Dobra, idziemy poszukać Neville'a, bo chcemy w końcu na lekcję. Jak się spóźnimy do Dolores Umbridge, to będzie naprawdę źle. Bo za chwilę mamy nauczyciela... zaraz mamy naukę obrony przed czarną magią. Chociaż na tym roku to raczej obrona przed czarną magią nie będzie. Na tym roku będzie to raczej przedszkole. Ale to zobaczycie. W książce i filmie było to fajne. Zobaczycie, Harry będzie dostawał na każdej lekcji szlaban. To będzie dobre. Ojej, no to idziemy. O, zawsze te zbroje do... Zawsze te zbroje. Co do zmiany widoku? Okej. Nie rozumiem jeszcze tego za bardzo. Ta kamera jest jedyną rzeczą, która mnie wkurwia. Może nie wkurwia, ale wkurzę. Naprawmy to zaklęciem reparo. Kurczę, tyle rzeczy i sekretów tutaj do naprawienia. Ale nie są to niestety takie fajne sekrety, jakie były w pierwszych trzech częściach z kartami i tak dalej. Co się dzieje? Przecież kręcę tutaj myszką. No. I tutaj kolejna zbroja jeszcze do naprawienia. Może wam pokażę jakieś bonusy, które tutaj mamy. Na przykład wskazówki, podpowiedzi, punkty odkrycia, magia i tak dalej.
Tutaj możecie sobie to wszystko sprawdzić. Albo jeszcze mamy zapis, albo informacje o grze. Postęp w grze 7%, a jesteśmy dopiero w drugim odcinku, ja 7%. Suma punktów do odkrycia. Sporo nawet. Odkryto w Hogwarcie 2%. Odkryte hasło portretów 8. Odkryte duchy 4. Co my tu jeszcze mamy? Odkryte latające stworzenia 5. Spotkanie postacie 18 na 58. Pokonani gracze szachów. Pokonani ci gracze eksplodującego durnia. Ha. Pokonani gracze Gargulek. Znalezienie rzeczy Luny. Znalezione paczki Freda i Georgia. Znalezione figurki szachowe. Znalezione plakietki czarodziejów. Znaleziono ślady zwierząt, odkryte insygnia Hogwartu. Insygnia śmierci, o mój Boże! Wysprzątany Hogwart, rzucono wszystkie zaklęcia obronne w pojedynczej potyczce. Okej, okay. Ukończ wszystkie zadania nauczycieli. Najlepsze oceny ze wszystkich przedmiotów. No nie wiem, czy zrobimy 100%, strasznie długo, że do tego jest, a nie są to niestety takie fajne sekrety, jakie były w... Co muszę tutaj zrobić? Depulso! Nie są to niestety takie fajne sekrety i bonusy, jakie mógłbym dać w poprzednich częściach, od 1 do 3. Od 1 do 3. Co mogę zrobić z tymi obrazami? Mogę je pewnie zawiesić. Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa! Się przyda. Ojej. Ajej. Jak mam tym sterować? Już sam nie wiem. A udaje się nawet. Nieźle nawet wychodzi. Dajemy te obrazy. Trochę sekretów możemy porobić. To takie puzzle, widzicie? To takie fajne puzzle. Co ty robisz, ty głupi obrazie, ty? Ta Hermionie w mordę najlepiej. Co się dzieje tutaj? Bo ja nie mogę. Nie mogę tym sterować. Czy tutaj wszystkich tak można sterować? Sprawdzimy za chwilę. Ojej. Mój Boże. No dobra, jeszcze dwa obrazy. A do sterowania naprawdę trzeba się przyzwyczaić, bo sterowanie jest... Powiem, że nie najlepsze w tej części. I praca kamerą. Ale to jest w wielu grach nie najlepsze. Fajnie, że to trzeba tylko puścić i to samo z siebie się zrobi. Tak samo jak przy skarpetkach Rona. Przy jego śmierdzących skarpetkach też trzeba było tylko puścić. No. I jest obraz, jej. No to jest parę obrazów. Nie wiem, jak cię czuje ten koleś na obrazie. Jak jest taki przepołowiony. Mam coś jeszcze z tym zrobić? Wingardium Leviosa! Okej. No nie za bardzo się udało. Okej. Nie wiem, czy dostałem za to jakieś punkty, nie zwracałem na to uwagi za bardzo, ale okej, idziemy dalej. O, tam jest Neville. Neville! Odkryłeś nowe latające stworzenie, tak? Gdzie niby? Nie widziałem nawet. Opuśćcie różdżki! Wygląda na to, że ma kłopoty. Oj, biedny Neville, nie może sobie poradzić z takimi... Z takimi gnojami. Wynocha! A patrzcie, uciekają tylko dlatego, że celuję. Co z wami jest, ludzie? Kim wy jesteście? Dzięki, próbowałem im przeszkodzić, bo przyczepili się do pierwszaków. Przynajmniej próbowałeś, Neville. Mm. A co z regulaminem, Hermiono? Chodźmy lepiej na obronę przeciw czarnej magii. Co z regulaminem, Hermiono? No cóż, Neville, idziemy. Ale następnym razem, Neville, no cóż. Zrób coś. Walnij, to byli przecież jacyś pierwszoroczni, albo drugoroczni, albo czwartoroczni. Nie wiem, byli bardzo mali. Mógłbyś ich po prostu walnąć, albo rzucić jakieś zaklęcie. No może nie zaklęcie, ale mógłbyś ich walnąć. Patrzcie! Widzicie to? Poznajecie? To jest ta statua, która była w pierwszej części filmu, kiedy Harry, Ron, Hermiona przez pomyłkę weszli na trzecie piętro, gdzie był puszek. Kiedy po raz pierwszy odkryła ich pani Norris i uciekali przed Filchem do puszka. To było fajne, to była ta statua. Chodźmy na lekcję obrony przed czarną. I jest to też zarazem statua garbatej wiedźmy. Z tego co pamiętam z książek, jest tutaj sekretne przejście do Miodowego Królestwa w Hogsmeade. Na mapie Huncwotów, hehe. Oj. No świetnie. Schody. To co? To ja muszę teraz tam na to wchodzić? No bez czego. Muszę teraz te wszystkie schody wchodzić, a ja myślałem, że teleportuje mnie na górę. No świetnie. Ale fajne okna tu mają. Cześć. Cześć. Śmiesznie to wygląda. Czekaj, tam sekret chyba. Jak to zrobić? Jak to odkryć? Coś z tym można zrobić. No nie wiem za bardzo. Może jakieś zaklęcie, które jeszcze odkryjemy? A tak w ogóle zobaczmy, jakie zaklęcia mamy. Lista zaklęć. Akcja się robi w ten sposób, do tyłu. Depulso się robi tak samo, tylko że do przodu. Reparo się robi... na boki, a Wingardium Leviosa...
Nie widgariu lewiosa robi się na boki, a reparu robi się w ten sposób, w kółko. Nauczymy się jeszcze incendium, może zostać użyte do podpalenia obiektu i redukto. Może zostać użyte do zniszczenia obiektu. Aha, pewnie będziemy tutaj potrzebowali redukto. Właśnie mnie wywalono z gry. O, miotła i kufry. No świetnie. Harry Potter i miotła i kufry. Taka sama dobra nazwa jak Harry Potter i jedna antyczna w jedna w swoim rodzaju waza. Schowajcie różdżki! Standardowe. Umiejętności. Magiczne. Sumy. S-U-my. Pracujcie, a zostaniecie nagrodzeni. Nie uczcie się, a konsekwencje będą poważne. Ale tu nie ma nic o używaniu zaklęć obronnych. Ha, ha! Używaniu? A niby czemu mielibyście używać zaklęć obronnych? No, nie wiem. Może dlatego, że Voldemort wrócił. To? Kłamstwo? Nie kłamie! Widziałem go! Walczyłem z nim! Szlaban, panie Potter! Dziś w moim gabinecie. Teraz wszyscy czytamy rozdział pierwszy. Podstawy dla początkujących. Ale był ubaw. Nie do wiary, że nie pozwolili nam ćwiczyć przed sumami. To cię tak martwi? Nie to, że nauczyciel oskarża mnie o kłamstwo? Może pomogą nam Fred i George? Zaliczyli obronę przed czarną magią. Ci dwaj? Oni potrafią się tylko popisywać. Przecież nie mamy nic do stracenia. Chodźmy ich znaleźć. Hermiona mnie naprawdę wkurza. Zaczyna się już zachowywać jak pani Wesley. Cały czas tylko gada źle o Fredzie i George'a. To są najlepsze postacie w całym świecie Harry'ego Pottera. Dwie najlepsze i najśmieszniejsze postaci. No nie. Jak można nie lubić ich? To jest właśnie zajebiste, że oni są tacy jeszcze w głowie no niezbyt rozwinięci. Albo że są dzieciaczkami i mają tylko głupoty w głowie. Ja ich lubię. Fred i George są najlepsi. Mapa Hunsotów. Gdzie mamy Freda i George'a? Fred i George Wesley'e. No, gdzie są? Są chyba na dworze. Co? Teraz mi stopy pokazują, że mam iść tamtą stronę. No fajnie, to poszedłem nie w tą stronę. Nieźle. Kolejny dzień i znowu to samo. No to idziemy do Freda i George'a. Znajdźmy Freda i George'a. Tak, zrobimy to. Mam zamiar znaleźć mafię fasolkową najlepszych ludzi na świecie. Hehej. Idziemy do nich. Nie zgadnę, tutaj, tak jak myślałem, musieliśmy tutaj przyjść. No świetnie. Są chyba na dworze. Nie są chyba na dworze, tylko są na pewno na dworze. Idziemy na dwór. Hej. Świetnie, wiele uczniów mamy tutaj. Wszędzie uczniowie, to tylko... Chodź stary, znajdźmy Freda i George. Wszędzie tak pełne, taki żywy ten Hogwart jest. Przypomina mi trochę drugą część, tam też tu tyle ludzi chodziło w tej z powrotem, to mi się podobało. Fajnie. Taki jednorożec. Sprawdź na mapie, tam ich znajdziemy. Aha, no ale ja chciałem tutaj jeszcze zobaczyć coś. Chciałem jeszcze trochę podkrywać. Gdyby nie ta kamera, to ta gra byłaby jedną z najlepszych części Harry'ego Pottera. Jest jedną z najlepszych, ale ta kamera trochę wkurza naprawdę. Znowu obrazy. Chodź stary, znajdź Freda i George'a. Znowu obrazy, biblioteka. No fajnie, biblioteka. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. To jest biblioteka, a gdzie jest dział zakazany? Gdzie jest dział zakazany? Sprawdź na mapie. Tutaj. Tam ich znajdziemy. Tutaj nie można wejść, to jest dział zakazany. Co to? Czy to nie przypadkiem potworna księga potworów? Co mogę z nią zrobić? Wingardium Leviosa! Depulso! Albo Axio! Axio! A wiesz, że to niebezpieczne tak blisko stać przy tym? Mieć rękę w środku? A co tam jeszcze było? Reparo. Ale to raczej nie ma sensu. No nie za bardzo. Depulso raczej by działało, gdybym cały czas dawał depulso. Wingardium Leviosa też nie działa. Zobaczymy, może reductio albo coś, albo później incendio, podpalimy to. Będzie fajnie. Dobra ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy szukać Freda i George'a. Na razie, do następnego odcinka. Cześć! Chwila. Harry, patrzcie w kamerę.